Dzień dobry, witamy Was moi drodzy w PL3 Raport po kolejnym tygodniu rozgrywek. Maciek Pawlak z nami, witam Ciebie. I Mateusz Nowak, witam. Zapraszamy i jak zawsze zaczynamy od co nowego. Jeśli chodzi o nowości, no tutaj w pierwszej lidze tak naprawdę niewiele się wydarzyło. Można odnotować debiut Łukasza Boronia w Gorzko-Gorzko dyskoteki weselne. Takie wzmocnienie, które mi się udało sfinalizować, przyznam nieskromnie. I wiem, że Artur jest zadowolony z postawy Łukasza podczas pierwszego meczu. A tego nie wiem, nie rozmawiałem już po meczu. Ale ja wiem. Cieszę się, że ty wiesz, że ja nie wiem. No. Tak, a Łukasz fajnie będzie zagrał. No, wkomponował się szybko do zespołu, zobaczymy co dalej. Z tego co wiem, to zadeklarował się, że jeśli po prostu będzie miał wolny wieczór, to jak najbardziej tutaj wpadnie do chłopaków, ale jednocześnie zaznaczył, że na wiosnę no, jednak będzie grał w swoim poprzednim zespole, czyli w Decathlonie. Z tego co ja się orientuję, Decathlon będzie grał na wiosnę, a jeśli by nawet Decathlon nie zagrał, to Łukasz znajdzie zespół bez żadnego problemu. W pierwszej lidze to tyle, jeśli chodzi o nowości. W drugiej mieliśmy troszeczkę większe nowości rangą, no bo pierwsza porażka Respektu podczas tej drugiej fazy zmagań, porażka z Relinges Kuchnie Marzeń 3-1, a więc można powiedzieć klątwa drużyny tygodnia trwa, no bo Respekt wygrał w tym tygodniu jedno spotkanie, ale wygrał je walkowerem, więc no nie uznajemy, że klątwa tutaj nie obowiązuje. Natomiast no tutaj wyszedł na parkiet po raz pierwszy w tym tygodniu i ta klątwa go dopadła, przegrał i teraz no jeszcze nie ma pewnego podium. Czy może bardziej złota, bo chyba podium tu jest na macie pewne. Patryk mówił mi przed meczem, że jeśli wygrają, to będą mieli wtedy pewne podium, więc zakładam, że... Aha, no to... Ale myślę, że tu nie ma co się martwić. To można to uznać za wypadek przy pracy. A jak to mówią, liga będzie ciekawsza. No, to jest fakt akurat. No i Relingsi też się włączają tak naprawdę w walkę o podium, bo tutaj patrzę w tabelę, po tym meczu tracę 2 punkty do Gazicha, a Gazicho jeden mecz więcej, także jeszcze tutaj się sporo może wydarzyć. To tyle, jeśli chodzi o nowości w drugiej, w trzeciej lidze. No tutaj mieliśmy troszeczkę dziwny tydzień, no bo Ankara zdobywa pierwsze punkty podczas drugiej fazy rywalizacji, ale zdobywa je bez gry, no bo Norda Parc, tak się nazywa teraz Manol Gdańsk, nordaparc.pl oddaje 2 mecze walkowerem. Mam zapewnienie od Piotrka Pachnika, że na kolejny mecz się stawią. Za tydzień mają tydzień przerwy akurat, bo o to mnie poprosili, żeby się tutaj troszeczkę przeorganizować. Mam zapewnienie, że na kolejny mecz się stawią, także oby już tych walkowerów tutaj nie oddawali. Ankara zdobyła pierwsze punkty. No pewnie by chcieli to na boisku wywalczyć. No jak każdy, wiadomo, że lepiej wygrywać z przeciwnikiem niż get spaling czy dostać walkowe. No, to nie ulega wątpliwości. Lepiej wygrywać niż wygrywać. Raz się wygrywa, raz się wygrywa. Dokładnie, dokładnie tak. Czwarta liga. No tutaj mieliśmy chyba najwyższe zwycięstwo w tym sezonie. 19-4. Agrosfera wygrywa z Griffinsami. No nie ma się tutaj co łudzić. Dlaczego? No bo Agrosfera ma tyle samo, bo taki sam stosunek bezpośrednich pojedynków jak inaczej. Przepraszam bardzo. Agrosfera ma taki sam bilans bezpośrednich starć jak z Okręgową Izbą Radców Prawnych Gdańsk. Oba zespoły wygrały ze sobą po jednym razie, za każdym razem różnicą jednego gola. No więc tutaj być może o mistrzostwie zdecydują bramki strzelone w innych spotkaniach. Tak, tak. Tutaj rywalizacja, chyba że ktoś się potknie jeszcze tutaj po drodze i zupełnie inaczej będzie to wyglądać. Wierzymy w to? Rower jest bardzo chwalony po spotkaniu z Agrosferą. Tak, dawno nie mówiliśmy naszego hasła, że wszystko się może zdarzyć, więc wszystko się może zdarzyć. Podobno tak, ale się w czwartek nie zdarzyło, bo jednak Griffinsi byli słabsi i przegrali z Agrosferą. Natomiast no tak, jeszcze sporo spotkań przed nami, więc no nie chcemy rozdawać tutaj oczywiście poszczególnych miejsc, ale no wszystko na to wskazuje, że ta walka będzie teraz taka korespondencyjna pomiędzy OIRP Gdańsk a Agrosferą. Dobra, to nowości mamy za sobą. Przed nami statystyki tygodnia.
Moi drodzy, statystyki tygodnia. Troszeczkę tutaj już napomknęliśmy. Najwyższe zwycięstwo Agrosfera 19-4 z Griffins FC. Najlepszy strzelec tutaj z Gliński Kuba 9 goli w tymże meczu. To było w ogóle spotkanie, które kończyło ten tydzień rozgrywkowy. Najlepszy asystent to też Kuba z Gliński, 4 asysty. Tomek Pasierski też 4 asysty dołożył, także tutaj ta liczba przodowała. No i Kanadyjka, tutaj Jakub z Gliński 13 bodajże łącznie oczek. No tak, no 9 plus 4 to musi być 13. Agrosfera zgarnia wszystko. Agrosfera wraca na fotel lidera. Agrosfera, można powiedzieć, znakomicie zakończyła tydzień i teraz będzie miała 2 tygodnie aż wolnego. Tutaj panowie chyba wyjeżdżają pobawić się w śniegu. Fajnie. Nie wiem gdzie, ale na to wychodzi, że ferie będą po prostu traktowali urlopowo. Tak, czasami wyjeżdżają gdzieś wspólnie, co się ceni. Tomek nam zdradził, że na Słowację, ale to akurat nie w tym okresie. Tak czy siak Agrosfera będzie miała 2 tygodnie przerwy na własną prośbę. No i będzie czekała na, będzie obserwowała pewnie, co Okręgowa Izba Radców Prawnych Gdańsk zrobi. Drużyna tygodnia już teraz. Drużyna tygodnia powiązana z drugą ligą, powiązana z Fatum drużyny tygodnia, no bo respekt, tak jak wspomnieliśmy, to Fatum podtrzymał ekipy tygodnia, a wszystko dzięki drużynie Relinges z Kuchni Marzeń, Patryka Mroczka. Zwycięstwo z liderem, aczkolwiek nie w najmocniejszym składzie, to jest ciekawe. Tak, tutaj przed meczem dużo większe braki kadrowe mieliśmy w Relinges Kuchniach, a mimo tego uciągnęli mecz z no, dużym faworytem. Właśnie, bo nie było Marka Kozakiewicza, nie było przecież bramkarza, no tutaj takie dosyć newralgiczne postacie, a się okazało, że udało się wygrać z faworytem, z liderem, z drużyną, która do tej pory miała komplet punktów. Co więcej, w pierwszej minucie tracą bramkę na 1-0, wszyscy myślą, że to się tak potoczy zgodnie z planem, a potem przez kolejne 35 minut no to już do bramki rywali trafiali tylko Relingsi. Tak, zdarzyło się respekt obić obramowanie bramki, to fakt, ale do samej siarki już się nie udało. Przyznając tutaj komentarze chłopaków, że mieli gdzieś tam super poprzeczkę, panowie, to jest niecelny strzał, także tak statystyka tutaj odnotowuje. Brawo dla Relingsów, bo na pewno dzięki nim tutaj walka o podium nabrała kolorytu. Kogo my tutaj mamy? Kamil Borkowski, Jakub Chodorowski, Dawid Chojnacki, Maksym Cierzniak, Patryk Ciura, Bartosz Dąbrowski, Maciej Dunajski, Sylwester Głąbicki, Eliasz Iwosa, Mateusz Kachelski, Marek Kozakiewicz, Piotr Łukaszewicz, Patryk Mroczek, Paweł Mroczek, Piotr Nowosielski, Patryk Szczepański, Szymon Tarasiewicz, Michał Wojtanowski. Sporo tych nazwisk, no i powiedzmy sobie szczerze, jednak większość tutaj tych panów nie pojawia się w Ergo Arenie. Mamy taki szkielet zawodników, gdzieś tam 7-8, którzy tak naprawdę tworzą ten zespół. Tak, a reszta to ludzie dobrani na potrzebę jednego czy dwóch spotkań. Dokładnie. I oni po prostu gdzieś tam z tyłu są i po prostu czekają. Jeśli faktycznie będzie taka potrzeba, to się na boisku pojawią. No brawo. Brawo dla Relingsów. Kuchnie Marzeń oczywiście. Tutaj też musimy powiedzieć o usługach świadczonych, jak sama nazwa wskazuje. Jeśli ktoś tutaj chce mieć Kuchnię Marzeń, no to wie gdzie pukać, wie do kogo podejść i wie z kim rozmawiać. Dobra. Temat tygodnia już teraz przed nami. Aha, i oczywiście pamiętajcie, że o drużynie tygodnia również kilka słów na naszej stronie internetowej i w aplikacji. Moi drodzy, temat tygodnia taki trochę techniczny, no bo spotykamy się tutaj w Ergo Arenie już od ładnych kilku lat. Do tej pory z parkingiem nie było problemów żadnych, no chyba, że jakaś tam większa impreza się szykowała, załóżmy na jakieś spotkanie koszykówki, siatkówki, które toczyło się na hali głównej równocześnie w momencie, kiedy my byliśmy na hali treningowej, na tej, na której rozgrywane są spotkania PL3 Ergol. No także ten parking tutaj funkcjonował, zawsze mogliście z niego skorzystać. Już są artykuły chociażby na trójmiasto.pl o tym, że plac przy Ergo Arenie, cały ten parking będzie płatny od przyszłego tygodnia, a więc parkometry, jakieś tam monety, banknoty, nie wiadomo co. Tak, troszkę dziwna polityka miasta, która zachęca wszędzie dookoła, żeby tu przyjeżdżać, zostawiać samochody, jechać autobusem na grobi
Parking płatny. Tak, ale gdzieś tam doczytałem, że w wakacje podobno ma to funkcjonować tak jak do tej pory, czyli zostawiasz auto na parkingu bezpłatnym, który wtedy już w wakacje po prostu będzie za free i Melexy może sobie do Sopotu podjechać. Także to będzie chyba takie hybrydowe rozwiązanie. Trochę tak, trochę tak. Natomiast się nie martwcie, moi drodzy, bo tutaj ten parking bezpośrednio przy hali, przy wejściu P1 konkretnie, przed Szlabanem jeszcze, najbliżej hali tak naprawdę, no to chyba wiecie, tutaj zawsze parkujecie, to on będzie dalej bezpłatny. Także tutaj nie ma problemu, że będziecie musieli uiszczać opłatę, że ktoś wam wystawi mandat za to, że zaparkowaliście bez odpowiedniego kwitka. Także tutaj spokojnie, cały czas parkujemy, gdzie parkowaliśmy. Nie ma żadnego problemu, żadnych dodatkowych kosztów nie będziecie musieli ponosić. W związku z tym po prostu wszystko nadal tak, jak było, dalej będzie. Ergo Arena nas uspokoiła, bo martwiliśmy się, że tutaj cały plac będzie parkingiem płatnym, ale się okazuje, że pomyśleli także i o nas, za co im serdecznie dziękujemy. No i co? I widzimy się w przyszłym tygodniu, przyszły tydzień, rzecz jasna, tak jak obecny, od poniedziałku do czwartku. Jedno spotkanie mniej, bo 14 meczy, no ale mamy też kilka zespołów, które będą pauzowały, bo chociażby Norda Parts, o której wspomnieliśmy na początku, i chociażby Agrosfera, która również 2 tygodnie przerwy będzie miała, o tym też wspomnieliśmy. No ale my pracujemy, no bo reszta chce grać, także feria już nie dla nas, nie w tym wieku. A przydałoby się. Może jeszcze kiedyś. Jak dożyjemy do emerytury, to będziemy mieli ferie. Dobra, widzimy się, moi drodzy, po weekendzie, i do zobaczenia po prostu.